Sony XZ2 to nowy flagowiec Sony, który pożegnał się z uwielbianymi przez użytkowników ramkami. I chociaż całkowicie nie zniknęły z nowej Xperii, to zostały zmniejszone wystarczająco, aby nie doprowadzić nas znowu do szału. Ogólnie design rzuca się tutaj od pierwszej sekundy w oczy. Naprawdę żaden telefon od Sony nie wyglądał tak dobrze jak XZ2. Jedyne co przeszkadza to fakt, że telefon pokryty jest szkłem i wystarczy mieć lekko zabrudzone dłonie, aby wasz telefon wyglądał jak obmacany przez 5-latka, który przed chwilą jadł masło. To co najlepsze w nowym sprzęcie Sony to bateria, która w porównaniu do Galaxy S9 jest o 10% bardziej wydajna. Niestety z drugiej strony ładowanie trwa o niemalże godzinę dłużej, co już trochę boli. Jeśli chodzi o jakość kamery, jest bardzo dobrze. Mało które sprzęty oferują tak dobre nagrywanie. 4K HDR wygląda tutaj magicznie, i na pewno będzie mogło doprowadzić nas do szału, gdy domorośli filmowcy będą udawali prawdziwych filmowców z soniakami w ręku. Problem nowego XZ2 to spóźniona premiera. Jego jakość jest spokojnie na równi z S8 i iPhone'em X, ale niestety te kilka miesięcy różnicy zmieniły postrzeganie telefonu. Tak czy siak, jeśli lubicie Sony i chcecie mieć coś do kolekcji z waszym PlayStation, XZ2 to dobry wybór.